Nie wiem, no nie grałem jeszcze ze chłopami, więc nie wiem jak daleko są pule robić. Kurwa, nie mogę zmieniać talentów, a mam nie najlepsze. Mam PvP bardziej niż PvP. Kurwa, mam złotane. I to bardzo. Nie takie, które można zignorować. No, coś jest kurwa nie tak. Nie zmienię talentów w trakcie walki. Powinienem wyjebać to. Wziąć to. No, nie zmienię. Stąd mamy problem. Healer kurwa trochę brakuje mu healingu. To czemu można go bić? Ale przecież przejmiemy to. Kurwa, jak mi zajebał. Zajebałem się gównem. Pociął kurwa ludzi. Kurwa, dalej kombat. Niedobrze. Czy to jest jakiś kurwa ten pomysł, żeby nie było można... No ostatnie było, zobaczymy jak będzie. Żeby nie można było szybko... Przechodzi z bossa do bossa, bo ta cofka też chyba kosztuje. You there, in the rafters. My sacred library has become possessed by the Shah. Healer się wpierdala. Coś jest kurwa nie tak. Aż takich srogich mitików kurwa nie pamiętam, żeby to się tak o wypierdalało.
lay our stories to rest. You must destroy the source of the corruption. Quickly, before our cherished history is erased forever. Zawsze stałem tu podczas tej walki. Ah, it is not yet over. From what I see, we face the trial of the Yangol. Let me shed some light. As the tale goes, the Yangol was traveling across the Kunlai Plains when suddenly he was ambushed by two strong. For the ancients! The Yangol attacked the beast with great determination and ferocity. Yet, the more he attacked, the more fearsome the beasts grew. However, when he let it alone, the beast shrank to near nothingness. Strife feeds on conflict. When you have peace in your heart, strife will find somewhere else to roam. You have my thanks, heroes. You have given peace to this sacred temple. Now, off with you. I require meditation before I begin the restoration ritual. No kurwa, co jest z tymi ziomami? I tam zajebali się kupą. Strasznie ciężko to idzie. Nie powinno chyba aż tak być. Nie przypominam sobie, że ten dungeon tak nakurwiał, ale pierwszy boss działał zupełnie inaczej. Pierwszy boss wypuszcza łady, które trzeba było bić, a później siadać na bossa. Teraz boss pierwszy strzela laserami. Więc w sumie... Co tu poradzić? Dwadzieścia minut na dwa bossy. Powinno się udać. Ten teraz plac będzie w chuj trudny, bo tutaj kosmiczny damage jest, a healer już sobie nie radzi. Straszna pizda z tego heala. Albo aż tak biją, ale z tego co widziałem, aż tak nie biją, bo on się sam wypierdalał. Jakby żadnego cooldownu nie popnął. Wystarczył bańkę i leczy dalej. A on się pierdoli i leczy siebie, później my padamy, później on pada. Ej, jakby o cooldownach kurwa zapomniał. No czemu kurwa moby są na mnie? No ziom, kurwa! Wszyscy tu jacyś kurwa wczorajsi są. Oj, błądzisz synu.
No, kolejny się wyjebał. Jezu. No weź, weź ady, dobrze. Już wie, o co chodzi. Skrzeszam to na kurwę. Pierwszy boss nie jest taki ciężki. Drugi to w ogóle jakaś pizda, ale są dwa różne. I to jest trzeci. The heart of the great serpent will not fall into your hands. Jade Serpent, grant me strength! Ostatni boss będzie kurwa lekkim. A nie wiem, czy my go kurwa w ogóle zrobimy, szczerze powiedziawszy. Teraz jest problem, a to jest tylko kurwa bardziej popierdolone. Ale myślę, że go zmieni. Jest kurwa 800% szans, że go zmieni. Bo by nas rozjebał na dzień dobry. Chyba tank jest papierowy też, z tego co widzę. Albo piątka już jest szczytem naszych możliwości. Mi się wydaje, gdy pokonamy tego bossa, to będzie spoko. Na razie czas jest, więc możemy zapierdalać jak dzicy, ale te moby nakurwiają. Czy
się bardziej kurwa rozglądać, bo się zajebałem przy ostatnim bossie. Dobra.